jak widać, bardzo gęsta zupa. I myślę, że spokojnie cała rodzina może się najeść taką zupą. Dla czołgisty nie tylko grochówka wojskowa, czyli co je i gotuje pomiędzy kolejnymi zwycięskimi bitwami oraz kampaniami słynny już w całej galaktyce czołgista wirtualny. Gracz komputerowy Faja. Faja kroi, Faja miesza, Faja degustuje. Faja na tropie smaku. Na początku jeszcze pokażę wam moje stanowisko do gry, czyli biurko, które zaprojektował mój szwagier czołgista. I dwa moje monitorki, jeden do Twitchu, drugi do grania. Dzisiaj przygotujemy zupę na wędzonych żeberkach. A więc do przygotowania zupy na wędzonych żeberkach potrzebne są żeberka. Czyli mamy tutaj prawie kilogram wędzonych, pysznych żeberek. Wlewamy około 3 litry wody. Stawiamy na gaz i wrzucamy. Musiałem przedzielić żeberka na mniejsze kawałki, żeby zmieściły się do wody. Czyli wkładamy żeberka do wody. Minęły 2 godzinki, gdzie sobie spokojnie pograłem w gierki. Jak widać, wyparowało sporo wody. Tutaj widzicie gotujące się żeberka wędzone z 2 kostkami rosołowymi skóry oraz trochę soli i w zasadzie na razie żadnych przypraw. Tutaj pokroiłem marchewkę, pietruszkę oraz seler. Tutaj mamy trochę pora, 2 cebule i sporo czosnku, którego bardzo lubię. I jak widać sporo też ziemniaków. Teraz należy wyjąć mięso na deskę. Mięsko wyjąłem na deskę. Już jest mięciutkie, ugotowane. Oczywiście teraz nie musimy wyciągać kostek i dawać z powrotem mięska do zupy. Możemy zjeść jako drugie danie z ziemniaczkami i z kapustą. A resztę warzyw dodajemy do zupy, czyli ziemniaczki, por, cebula, czosnek. Marchewka, seler, pietruszka. Dodajemy oczywiście trochę przypraw, kto co woli. Ok. Oczywiście odrobinę pieprzu. Ok. I tak tą zupkę teraz zostawiamy. Niech warzywa nasiąkną smakiem. Jak widać, zupa tłusta, wędzona, wspaniała. Warzywka nasiąkną smakiem, a mięsko musimy trochę odczekać, aż stanie się trochę zimniejsze, żeby móc spokojnie wyjąć kości z żeberek. Mięsko już trochę ostygło. Ja oczywiście to mięsko z powrotem wrzucę do zupki, tylko należy powyjmować kosteczki z żeberek. Jak widać, wychodzą, kurde, ale fajne, wychodzą bardzo łatwo. Można obgryźć resztki mięska. Taki kawał mięsa. Żeby się nie zmarnowało. Ok. I tutaj już mamy żeberko bez kości. I po prostu w jaki tam chcemy sposób kroimy. Jest to mięsko mięciutkie. Na dowolne kawałeczki, jakie tam chcemy. I wszystko wrzucamy do zupki, tylko aha, tak to nie pójdzie, w jednej ręce mam kamerę. No niestety to muszę zrobić rękami, ale dlatego, że trzymam kamerę w ręce. Mam czyste ręce, więc luz bluz. Solidne kawały mięcha wędzonego z żeberek, po prostu no to jest pychota. Coś naprawdę wspaniałego.
Patrzcie się, jaka po prostu bogata zupa. Teraz niech sobie to z 10 minut przejdzie smakiem. Jak widać, bardzo gęsta zupa. I myślę, że spokojnie cała rodzina może się najeść taką zupą. Ale oczywiście to jeszcze nie koniec. Za 10 minut wrócę i powiem, co dalej. No, warzywa już zmiękły, zupka nasiąkła smakami. Naprawdę, gdybyście teraz czuli ten zapach i ten smak, to jest po prostu pełne smaku. Jak widać, bardzo bogata zupa. Prawie 5 litrów zupy dla całej rodziny. Pełno mięsa, pełno ziemniaczków, warzyw i przypraw. I co teraz robię? Dziwna sprawa, ponieważ nie wiem, czy wy w ten sposób robicie, ale moja mama kiedyś właśnie zabielała wędzone zupki mlekiem. Czyli na sam koniec wlewamy odrobinę mleka. Mieszamy i zostawiamy jeszcze na kilka minutek. I zupka będzie gotowa. No i po 2,5 godzinie gotowania, ale w zasadzie ja dużo przy tej zupie nie robiłem, po prostu zupa się sama robiła. Jest już zupa gotowa, możemy wyłączyć. I co? Jeżeli chcecie spróbować, no to naprawdę polecam. Takiej zupy chyba jeszcze nie jedliście. Smacznego!